karny przed żały nogi, czy to był pewny strzał, bo tak jak wspominałeś, czy się nie wykorzystałeś jednej setki, tam druga też była taka sytuacja z lewej strony, gdzie można było bramkę dobić. Znaczy tak, no na pewno presja była duża, bo wiadomo, to była 90 minuta i na pewno ciśnienie było ogromne, ale no już w niektórych meczach też strzelałem karny w takich minutach i zawsze staram się z chłodną głową podchodzić, ale wiadomo, no, gdy zawodnik jest przez cały mecz skuteczny, to ma łatwiej. Ja po prostu w tym dniu byłem nieskuteczny i na pewno obawa była, że po prostu i karny mi nie wpadnie, no ale zachowałem zimną krew do końca i tam, gdzie chciałem, tam uderzyłem i no i cieszy chociaż ten jeden punkt. No właśnie, wcześniejsze sytuacje na pewno będziesz pamiętał swoje z tego meczu, szczególnie tą jedną. No tak, no ta druga to wiadomo, no to był kąt i tam rywal nacisku, ale tą pierwszą to mam nadzieję, że długo o niej nie będę pamiętał. Trener nas uczulał na to, żeby wykrzesać siebie pokłady energii, więcej się ruszać. Nie wiem, dlaczego byliśmy tak uspani, nie mam pojęcia. No. Mobilizacja była i chcieliśmy ten mecz naprawdę wygrać, a co graliśmy, to widzieliśmy na boisku. Naprawdę bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu i nie dziwię się kibicom, że po prostu byli zdenerwowani i zdali na nas, bo u siebie chyba to był nasz najsłabszy mecz. Trzeba odzyskać to zaufanie w środowym meczu i potem w kolejnym u siebie. No właśnie w dwóch wyjazdowych teraz po kolei. No tak, no na pewno. To na wyjazdach teraz wygraliśmy na ŁKS-ie i mam nadzieję, że w kolejnych meczach przede wszystkim będziemy grać bardziej zdyscyplinowanie i nie będziemy popełniać głupich błędów i przede wszystkim skoncentrowani.